wyjdź z pokoju, z drugarki moje wypracowanie i przynieś mi proszę. Chyba żartujesz. Żeby tam dojść, musisz zrobić najwyżej 50 kroków. Ale ty masz bliżej. Nie ma mowy. Czym jest sieć komputerowa? Najprościej rzecz ujmując, jest to grupa połączonych ze sobą komputerów i urządzeń komputerowych. Podstawowe elementy każdej sieci to oczywiście komputery. Ważne jest także tak zwane medium transmisyjne, czyli okablowanie lub połączenia radiowe, oraz tak zwany osprzęt sieciowy. Na osprzęt sieciowy składają się routery, przełączniki i karty sieciowe. Kolejnym elementem każdej sieci są zasoby sieciowe, czyli współdzielony sprzęt i oprogramowanie. Marysiu? Tak? Mogłabyś przesłać mi e-mail od pana do angielskiego? Ten z zadaniem dodatkowym. Chwila. Dostałeś? Tak. Dzięki. Drobiazg. Serwer to główny komputer w sieci. Ma dużą moc obliczeniową i bardzo pojemny dysk lub kilka dysków. Serwer ma również bardzo szybki procesor. Komputer ten udostępnia określone usługi innym komputerom w sieci. Dzięki temu możesz na przykład korzystać z wirtualnych zasobów biblioteki szkolnej. Twoi rodzice mogą sprawdzić aktualne terminy spotkań z nauczycielami oraz niestety twoje oceny, które zapisane są w dzienniku wirtualnym. To wszystko jest możliwe dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu serwera. Medium transmisyjne to kable lub urządzenia zapewniające łączność radiową z siecią. Kable służą do połączeń przewodowych, zaś transmisja radiowa do połączeń bezprzewodowych. Komputery pracujące w sieci bezprzewodowej muszą mieć specjalne karty sieciowe, dzięki którym możliwe jest łączenie się z siecią, na przykład z internetem. U mnie już jest, a u ciebie? Ja też już jestem. Nasza sieć działa bez zarzutu. Stacje robocze to komputery, z których korzystają użytkownicy sieci, na przykład pracownicy w biurze lub uczniowie w szkole. Komputery te muszą posiadać karty sieciowe oraz odpowiednie systemy operacyjne. Karta sieciowa to urządzenie wymagane we wszystkich komputerach przyłączonych do sieci. Karta ta jest odpowiedzialna za wysyłanie i odbieranie danych. Router to urządzenie, które kieruje przepływem danych w sieci. Router dba, aby każda informacja bezbłędnie dotarła najkrótszą i bezkolizyjną drogą do miejsca swojego przeznaczenia. Przełącznik ma za zadanie łączyć ze sobą różne urządzenia pracujące w sieci. Przełączniki odbierają i przekazują sygnały jak w łańcuszku, od jednego urządzenia do następnego. Czy wiesz, że nasze dwa komputery i drukarka to już jest sieć komputerowa? Wyobraź sobie, że wiem. A czy wiesz, jaki to rodzaj sieci? Sieć prywatna? No, prawie. To sieć lokalna. LAN to skrót od angielskiego zwrotu Local Area Network, czyli mała lokalna sieć. Sieć taka może obejmować jeden budynek, szkołę lub instytucję. Może też swoim zasięgiem objąć kilka budynków znajdujących się blisko siebie. Z kolei MAN to skrót od angielskiego zwrotu Metropolitan Area Network, czyli sieć miejska. Może ona mieć zasięg jednego lub kilku miast. Wreszcie WAN to skrót od angielskiego zwrotu Wide Area Network, czyli sieć rozległa, zwana inaczej globalną. Internet jest właśnie rodzajem takiej sieci, która może objąć swoim zasięgiem dowolny obszar naszej planety. Mam nadzieję, że już wiecie, co to jest sieć komputerowa i jakie są jej rodzaje. Jeśli macie taką możliwość, załóżcie sieć lokalną w swoim mieszkaniu. No i nie przesadzajcie z długotrwałym surfowaniem w sieci globalnej, czyli w internecie. Co za dużo, to niezdrowo. Do zobaczenia!